Da, widzowie, umyję was skarpetką, bo nie mam papieru. Umyję sobie też klawę i ekran. Ale ja myję mój sprzęt komputerowy tym. Co to jest? Tak, on przetarł tą kamerkę, a chyba jest gorzej niż było na początku streama, nie? Jest takie zamglone teraz. Ja jestem pantoflem i ty to kurwa mówisz, mówisz. No tak? Masz pod nos, kurwa, żarcie. Przyjechałeś do laski z dzieckiem, kurwa, 700 km przez Polskę. Masz pod nos żarcie. Co to w dupę? To kurwa mówisz ty. Ojciec się znęca nad synem. Jezus Mario. To jest zbyt brutalne. Ja tam uważam, że to jest. Ja uważam, że to jest dobra cecha we mnie, że jeśli jestem w jakiejś sytuacji, w której mogę sobie jakoś problem rozwiązać w dość nietypowy sposób, ważne, żeby działało, to jest. I ma spoko cecha według mnie. Jeśli muszę wbić gwoździa. Cecha każdego człowieka na ziemi, tylko że ty to robisz w sposób tak abstrakcyjny, że nie pasuje do człowieka i to jest problem. Młotkiem, nie mam młotka, to nie będę stał jak kurwa debil i się gapił na ten gwóźdź, jak nie mam młotka. Użyję kurwa kubka, nawet zamrożonego banana, czymkolwiek. Jest problem, muszę go rozwiązać. Nie. Ważne, że działa. Nawet jak będę musiał zamrozić banana i bananem wbić tego gwoździa, to zrobię. Nie, no, wróć. I to jest problem, że on nie myśli jak człowiek, tylko myśli, że to jest normalne i że tak myślą ludzie. Że jak nie masz młotka, to zamrozisz banana, żeby nim wbić gwoździa. I on gada, że to jest normalne, że to jest fajna cecha, że znajduje rozwiązanie problemu, nie mając odpowiednich narzędzi. Ale to jest w dupę, nie jest normalne, tak nie myśli człowiek. Człowiek chce uprościć, a nie utrudnić w dupę. Nigdy nie myślałem o tym, przysięgam, żeby zamrozić banana i nim wbić, jak ja mam młotka. Przecież masz coś takiego jak buty w dupę, które mają twarde podeszwy. Czemu ty chcesz zamrażać pieprzone banany? Są na pewno lepsze metody niż zamrożenie banana. Co ty gadasz? Partiatik! Hejka! Witam, dobra, witam. O czym to jest? Chory? Nie, ale biegunki dzisiaj... Nie wróci choroba Ligi Legend. Dobra, cicho, oglądamy. Hejka! Witam, witam. Chory? Nie, ale biegunki dzisiaj dostałem, trochę odwodniony jestem. Umierałem trochę. To jak nie chory? Dzisiaj chyba Wielkanoc jest, nie? A, kamera, nie, no tam. Nie. Chyba, że przestawi, nie przez... Kurde, muszę klikać guziki. Ja pierdolę, jaka jest to tyra. Jeszcze? Tak, chyba tak. No dzisiaj staram się mało przeklinać. Tak, z takim feczelem zrobiłem. Co trochę mniej przeklinać dzisiaj. Kurde, trochę się słabo czuję po tej biegunce. Jakbym wszystkie witaminy z siebie wydobył, że tak powiem. Mam jakieś witaminki gdzieś? Mam witaminki i D3. Wezmę sobie witaminę D3 i Dr. Maxa. Jaki mental dzisiaj? Dobrze. Tylko godzinkę temu miałem trochę więcej energii, ale poszedłem do toalety, złapała mnie jakaś giga biegunka i się czuję taki bez energii już. No do takiego debuffa dostałem, no. Całą energię wyjstrzał. Dosłownie. Jakbym dostał jakiś spell na mnie rzucony. Exhausta dostałem. Kolka by się przydała. Ja trochę mało teraz mówił, bo miałem straczkę i czuję się, jakbym wysrał wszystko z siebie. Tak trochę nie ogarniam. Sorry, jak to się. Paczkę żelków bez cukru? Żelki bez cukru? Co po tej żelki? No równie dobrze możesz sobie rzucić Durexa, nie? Nie wiem, czy znowu mnie kibelek nie wezwie zaraz. A już nie mam papieru toaletowego. Jakieś pomysły? Powiedzmy, że zaraz znowu wezmę mnie kibelek. Nie mam papieru i tektury, nic. Co robić? Na grzale Heisenberg. Ej, nie wiem, czy nie muszę iść do toalety znowu. Może się lepiej poczuję, jak resztę godności za chwilkę stracę. Za sekundkę jestem, przepraszam was najmocniej. Tylko nie wiem, jak rozwiązać papieru, problem braku papieru toaletowego. Może Piotr ma. Dobra, ty, ale chyba od kiedy się bił za sekundkę jestem, na tej bitej śmietance trochę zmasował. Na kogo on tak masuje, widzowie? Z kim on teraz dzieje walkę? Nie wiem, jak rozwiązać problem braku papieru toaletowego. Może Piotr ma. Dobra, mam chusteczki, znalazłem. Na mnie. Ile on ma? Nie poradziłem sobie z
staskiem. Dobra, będę dzisiaj zdychał na tym streamie. Nie poszło, no. Trudno. Da, byleby mnie nie przycisnęło podczas gry. Ej, widzowie, dlaczego tutaj zbieram sobie te rzeczy z pasa? Kupiłem pasa na drugim koncie, to tutaj też mam? 14 lat. Bo se tu odbieram też nagrody. A na drugim koncie pasa kupiłem i też mam te nagrody. Sejo gość już za 2 tygodnie będzie bita świetarga 3. Czy będę transmitował? No zapytam się, czy mogę. Ostatnio się zapytałem i mi pozwolili. Zobaczymy jak teraz. Dawaj Hirowski. Powiem ci zboczony Hektor, że dzisiaj wstałem o 22 i grałem do 5 rano w Hirosy na streamie, bo nie miałem co robić. To teraz mi się nie chce. Jak idzie mi na siłowni? Dobrze. Ja wyszedłem z Emeralda do D2, nienawidzę Emeralda, najgorsze elo. Mówi się wyszedłem. Plus poprawiający kogoś za wymowę. A wiesz, że mówi się chciałem, a nie chciałem? Ej, nie. Moi widzowie memują z tego jak mówię, typu do A i tak dalej. A wy chyba kurwa nigdy Excuse nie oglądaliście. Dobrze. Bo same spele rzuca zamiast mówić. Excuse me. Wy się czepiacie jak ja mówię, zobaczcie jak on gada. Życzę wam widzowie miłych świąt, jak coś. Miłej Wielkanocy, wesołego jajka. Do niedzieli są widzowie, chyba, co się tak? Robi na święta? Wielkanoc. Nie wiem, nie pamiętam ile Wielkanoc trwa. Co ty taki miły? Już co, mam dzisiaj biegunkę, rozwolnienie i jak będę się dzisiaj z czatem wyzywał i będę wpięty, to się na tym streamie posram. Więc dzisiaj jestem miły dla widzów. Ostatni raz obchodziłem Wielkanoc, jak byłem dzieckiem. To chodziłem z jakimś koszyczkiem, z jajkiem, gdzieś tam do kościoła z babcią, czy coś. Przyrzekam wam, że miałem najlepszą Wielkanoc za dzieciaka ze wszystkich dzieci chyba na świecie. Ja wam muszę to narysować wręcz, no muszę się pochwalić. Aż się mieliśmy, go boję. Mieliśmy kampera, przyczepę jako miejsce odpoczynkowe, nie? Tu jest kamper, te zielone kółko, nie? Tu był kamper, tu był wjazd na taką polanę, tu wszędzie była polana, a tutaj był taki kwadrat lasu, tutaj. I w lesie, gdzie były drzewa, rodzice mi pochowali, wokół tego kampera, prezenty po drzewach, z czego jeden z prezentów to były te elektryczne samochodziki, co się pistoletem strzelało i one jeździły po torze. I tych prezentów miałem mnóstwo. Czekoladki, jakieś zabawki, bionykle. I szukałem przez chyba kilka godzin po całym lesie, po wszystkich tych drzewach prezentów. Ja pierdolę. Total zajebiste to było. Jak kiedyś będę miał dzieci, to też im tak zrobię. Tak dobrze się bawiłem. A może chcieli, żebyś się zgubił w tym lesie? Jak mogłeś tak napisać? Potem jak się obudził tak z jajami w trawie. Śledź. Ile chcę mieć dzieci? 8. Plus nie aż większych koszulek. Schudłem ostatnio... Widzisz, widziałeś ten film i Idiokracja? Tam było tak, że mądrzy się nie rozmnażali, a głupi... No i widzisz, są dowody w świecie rzeczywistym, że będzie tak jak w tym filmie. 6 kilo i myślałem, że się w nią wcisnę. I się wcisnąłem, tylko troszeczkę przyklejona do mnie jest. No praktycznie... Dzięki, nagrodę. Za 13 lat, dziękuję bardzo. Nie można powiedzieć, że idealnie mi pasuje. Dzięki. Co? Tylko troszeczkę przyklejona do mnie jest. No praktycznie można powiedzieć, że idealnie mi pasuje. Nie, żartuję, to tak dla żartu zrobiłem. Specjalnie tego podwyższyłem, żebyście się zaśmiali. Patrzcie, nie wciągam brzucha. Trochę straciłem. Albo zakopciłem strasznie w pokoju, bo masz straczkę. Albo kamerkę mam brudną. Nie no, chyba kamerka jest czysta. Da, widzowie, umyję was skarpetką, bo nie mam papieru. Umyję sobie też klawę i ekran. Skarpetka czysta, więc się nie martwcie, wszystko będzie z wami dobrze. Ogólnie, nie wiem, jakaś laska powinna mnie za to zjebać na czacie i myślę, że to zrobi, ale ja myję mój sprzęt komputerowy tym. Co to jest? Bielanda, cera naczynkowa. Tym myję moją klawę, myszkę i kamerę. Pewnie wkurwiłem właśnie jakąś dziewczynę na czacie, przepraszam. Ale po prostu mega dobrze się tym myje sprzęt komputerowy. Naprawdę zajebiste jest to do mycia czegokolwiek.
Czysta skarpetka z szafy wyciągnąłem, przecież widzieliście, że idę do szafy. Jak brudna skarpetka, czysta skarpetka. Robi mi zaszpadkę. I mam, dawno nie widziałem. Mam chusteczki, ale zostało mi trzy, a mam biegunkę dzisiaj, więc jeśli teraz mnie przyciśnie, a ja nie będę miał czym się podetrzeć, no to będzie dupa, więc wolę nie ryzykować. Dacie mi papier toaletowy? No nie dacie mi. Woda... Ja nie lubię myć wodą sprzętu. Ja lubię myć sprzęt czymś, co ma alkohol, albo coś takiego. Nie wiem czemu, po prostu dobrze się mi tym sprzęt myje, no. No, wódka też chyba była... Nie, wódka chyba tak se. Szkoda wódki. Będzie piękny piątek, miło w piątek, miło w świątek. Jezus Maria. W jakiej bajki to jest tekst? Kto wie? Miło w piątek, miło w świątek. Kto to mówi? W jakiej bajki? Pumba. Jezus. Dobrze, Pumba z Króla Lwa. Ty, Ksajek. Ej, to nie jest Ksajo? Ja pierdolę. Ej, Marcin, dawaj na Discorda. Dawaj na DC. Ksajo gra off-stream w tą grę? Jestem na gościnny stream 1. Jakbyś chciał posiedzieć na DC. Już lizanie? Ostatnio jak spotkałem Lewusa, poszliśmy na DC, to jakoś tak nie pisaliście. Klasik. Pogadamy po gierce, zobaczymy jak ci pójdzie. Osrany zostałem, Sadek. Cześć. Siema. No i pogadali? Nie obrazisz się jak tylko jedną zagramy. Takim czymś myjesz sprzęt? No obrażę się, no. Obrazisz? No. Z kumplem mnie zagrasz, nie wbijesz mu D2, żebyśmy mogli grać. Aha, myślałem, że... Wiesz, nie problem... Myślałem, że coś więcej znaczy dla ciebie, nie? Nie problem zagrać 2-3 gry. Co się coś stało, że odpaliłeś, kasa się skończyła, czy to pożegnanie? Ale no, 8-10 mi się nie chce grać. Zależy się od tego, czy się odpali jutro. Dobra, full tryhard, 5 gier. Jak full tryhard, 5 gier. No 5, dostaje plus 30. Tylko... I przeskoczy dywizję jedną. Ale nie masz przeskoku dywizji. Jest. Nie ma. Ja skaczę jak... Jest, Ryan Fragment napisał, jest. Nie ma już przeskoku dywizji. To jak ostatnio skakałem? Oni tego nie wywalili? Dobra, kurwa. A co im się nam kłócić? Powiedział, chodź grać na Mitsuo, to byś zagrał, nie? Przyznaj się. Cesa nie chcesz grać, w LoL'a nie chcesz grać. Zróbmy taki... No sorry, jakbyś mógł się zobaczyć kurwa z Messim albo ze mną, to i tak byś wybrał Messiego, więc nie pierdol mi takim argumentem. Człowieku, bo po pierwsze jestem team Ronaldo, a po drugie ja piłkę kopaną to mam tak głęboko w dupie. On przetarł tą kamerkę, a chyba jest gorzej niż było na początku streama, nie? Jest takie zamglone teraz. Mi takim argumentem. Człowieku, bo po pierwsze jestem team Ronaldo, a po drugie ja piłkę kopaną to mam tak głęboko w dupie jak nie wiem co. No nie, chodzi o to, że my się możemy mieć na co dzień, a okazja, żeby z Marcinem zagrać jest rzadko. Nie, no człowieku, ale to tak jakbyś powiedział, że no Aśkę mam na co dzień, ale jak będę miał jakąś Christinę Aguilerę, no to wiadomo, no nie. Dobra, ale, człowieku, ale ty dobra, jesteś w związku. Dobra, nieźle. Laskę jest ważniejsza niż nawet... Paris Hilton. Co? Bros before house, kurwa, słyszałeś to zdanie? No chyba nigdy, bo jesteś totalnym pantoflem, do laski byś od razu z językiem polecał. Ja jestem pantoflem i ty to kurwa mówisz. No tak? Masz pod nos, kurwa, żarcie. Jechałeś do laski z dzieckiem, kurwa, 700 km przez Polskę, masz żeby zaruchać. Masz pod nos, żarcie. Co to w dupę to kurwa jest? Mówisz, ty to kurwa no, mówisz, no tak? Masz pod nos, kurwa, żarcie. Jechałeś do laski z dzieckiem, kurwa, 700 km przez Polskę, masz żeby zaruchać. Masz pod nos, żarcie. I zaruchałeś. Stary gad... Ojciec się znęca nad synem, Jezus Mario. Zbyt nie brutalne. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę, kurwa, wzbogacić. Widzuch dał na Goliborde 10 zł, ja znam lepszy sposób na sprzątanie sprzętu, sracie se na biurko, po czym wycieracie ręką, zajebista sprawa, polecam. Myślę, że już ją próbował. Matki ci pierze, żarełko ci pod nos daje. Kurwa mać, nie gadaj. Proszę, jak... Z Ronaldinho bym się spotkał. Możesz mi dużo rzeczy powiedzieć, ale kurwa z tym pantoflem to ty akurat się nie wypowiadaj, proszę. Ej, co to za emotka mamona była? Jestem pantofela, nawet dziewczyny nie mam. No, ja pierdolę. Masz chłopaka. Chłopaka masz. Nie mam. I dzisiaj chłop u ciebie na czacie pisał mi, że robiłeś dziwne rzeczy.
dzisiaj na czacie pisał mi tak, że wycierałeś Vincent rzeczy typu kreatura, myszka, skarpetą. No, co jest złego, że użyłem skarpetki jako szmatki? Kurwa, pojebane. Co pojebane? To jest kurwa, tkanina to jest, no kurwa, Jezu, no. Ale to ręcznik można wziąć jakiś. Nie mam, więc użyłem skarpetki, no Jezu, czystą skarpetkę wziąłem i użyłem jej jako szmatki, no co w tym złego? No nic, ja tylko mówię, że to jest pana historia, że widzę, powiedział i to mówię, to nie jest, to nie, dla mnie to ani trochę nie jest dziwne, no co użyłem za jakąś skarpetkę Jezu, jako szmatkę, no. Jaka ważka, i tak idzie do prania. A to nie była czysta skarpeta? No czysta to była, no ale jak umyłem nią klawiaturę, myszkę, kamerę, ekran, no to ją wybiorę, tak? Ta reakcja. Ale Kongo. No jakie Kongo? No co w tym dziwnego? Gary, po zmywaniu wycierasz skarpet. Użyć sobie skarpetki ja tak albo nie. Dzięki Oliwiak za 9 lat. Witam. Zawał miałem, siedzę i oglądam, a tu... Po paczce chipsów spina się palą. Nie, no jako szmatki, no. No nic nie jest dziwne, daję po prostu mi zaskoczyła taka historia. To jest twój kolega w pokoju. Się spytałem, nie? Dzięki Molte Wolde za primę, witam. Co będzie grane? Prawdopodobnie to. To, zobacz sobie. Nie, możecie myśleć o tym, co chcecie. Dla mnie ani 1% nie jest dziwne, że wziąłem sobie czystą skarpetkę i użyłem jej jako szmatki. Nie, no nie miałem nic innego. No flash, no flash. Witam, Sir Venus. Nie chce mi się już grać. Nie chce mi się grać! Jebać tego smurfa. Co się dzieje? Ale czemu co się dzieje, Gruz? Bo Gangplank przyfarcił, a później na tylicie zrundownowałem. I w przegranej linii mam... W wygranej mam totalnie już przegraną. Ale ty się denerwujesz. No, denerwuje się jak gra rzesu o pierwszy raz. No, nie ma co się denerwować. Kiedy granie, bo prawie 4 godziny pracy reaktor. A rzeczywiście, a niedługo. Próbować. Zamiast czerpać przyjemność z gry komputerowej, to ty myślisz tylko o tym Kingdom Masterze, jakby to była jakakolwiek gra. Nie, nie myślę to o Masterze, no ta gra mnie wkurwia po prostu. Mogę podejść, kiedy masz szósty? Czemu mam subał cię jak pierwszy raz? Draco chyba ci dzisiaj zgiftował, wiesz? To jest emo, bo dał 10 za samym widzom. O kurde, dobra, teraz. To ja wysiadam, nie? Co za... Siadamy. Jak to Mexisek? Widzicie, to siadzał na moim ekranie. Kiedy to było? Chłop przeżył na 13 HP, a później na Rage of Den 3 fale, żeby go zabić i w kunie trafiłem. Sir Benus, no to wcześniej było, wiesz? Po prostu ludzie co followa mają, też dostają. Tak American to chyba działa. Boy. No tap jest skończony, no. Witam. Spokojnie, no. Jak jest top skończony? No jest skończony, kurwa, jestem mainem popa i wiem, potrafię ocenić, kiedy top jest skończony. To jest linia do jednego błędu. Płaczek się zaczyna. Każdy, kto umie grać w tą grę, o tym wie. No dobra, my jesteśmy ekspertem. Nie chce mi się grać! Czy robiłem coś ciekawego podczas poślizgu? Wychodziłem z chaty. Nie uwierzysz, poszedłem na siłownię więcej niż jeden raz. No i to jest tyle z ciekawszych. Kurwa, jest 19.6, mi się nie chce grać. Ludzie każą sobie odinstalować pierwszą kys na czacie. Gdybym nie streamował, nie grał w tą dusz, bym wyszedł, kurwa, z tego konta, z tej gry, bym miał w p***cie tą grę. Przyrzekam, nie chce mi się tego grać. Kurczę, mitomanie od Brusa się udziela. Posłuchaj mnie, Leszczyku, jak na streamie złamę patelkę na pół, zębami jeszcze, to wtedy napiszesz, sorry, miałeś rację, chodzisz na tą siłownię, zobaczysz, zapamiętasz moje słowa. Nie rozumiem, dlaczego ty pikujesz wtedy Yasuo w takich grach komputerowych. Zobaczysz. Czy nie pikniesz coś, czym chcesz grać, czym będziesz grał i jesteś tym dobry. Stary, a właśnie to... ty, mieliśmy zagrać tą grę o siłowni i o supermarkecie, no. Po 13 HP, pomimo że miał Ignite'a, tak, kiedy ja nie miałem, rozumiesz? A później go goniłem, nie trafiłem go w Q i oddałem 4 fale i go nie zabiłem i on jeszcze mnie zabił. Ale to zwalasz na szczęście, czy nie? No, wpierw miałem pecha, później zagrałem jak debil. Już ledwo wygrał na farcie z Ignite'em, kiedy ja go nie miałem. Nie no, nie dzisiaj nie. Ramek, poddamy tą grę, ja nie chcę tego grać. Dzisiaj Zabila zrobimy. Przyjdzie ktoś tu jak chłop fryzuje na środku? Egitkę na plecy weź? Nie wiem, no. Panisz? Nie, coś Agacia, takiego? Witam w ogóle. Chłop bez wizji? Wielki, kurwa.
A były master nie będzie grał na emeraldy, a tak czy siak w Pany za. A to jest emerald, a on ma mastera? Jakie kurwa emeraldy? Nie wiem, nauczy się grać w grę, jak chociaż wysłasz mnie do Nate'u, żeby mnie wyzywać. Tak, to są kurwa emeraldy, jak z DK'ujesz czala 1500 LP do D1, to będę grał na D1, kurwa mać. Nie, i w teorii to powinien być bait Twitch czatownika, ale ten chłop chyba naprawdę w to wierzy. Że jeśli twoja ranga, jaka ci się wyświetla na ekranie, oznacza to, na jakie grasz rangi. Nie wiem. Co ty gadasz? Będzie kolejna gierka, gdzie robisz 10 plus w***. To jest tak powalone. Tak powalone. Super gra, że jak patrzę na League of Legends, nie grając w nią już w pół roku. Czy dłużej nawet. Nie liczę tego epizodu, gdzie wróciłem na 2 tygodnie. Okej? Nie gram w nią już 2 lata, można powiedzieć. To mi się żygać chce. ZTU 50. No dobra, ja dotrzymuję slowa. Nie liczę epizodu, jak wróciłem na mniej niż 2 tygodnie. Żygam tą grą. Teraz twoja kolej. Lemek, jakby ci to powiedzieć, muszę wbić mastera przed świetami. Dostałem donate, żeby na main koncie grać jak coś po Moroczek. Tej. Dobra, zajmij się, chona fala tego. I sorry, Remek, że taki nerwowy jestem, nie wiem co we mnie wstąpiło. Spoko, jesteś po prostu zjebany, no ja wiem. No dobra, trochę jestem, ojciec, ale no nie wiem. Bardzo dziękuję za 50 zł, Tanita. A, za 50 zł mi sprzedałeś, o kurde. Kurde, no ty mnie tyle razy sprzedałeś i nigdy nie miałem z tym problemu. No to znaczy... Nie, jesteś takim... Ej, ja bym chciał cię totalnie zwyzywać, nie? Jakbym tylko mógł. Nie gram po streamie w League of Legends. Czemu chciałeś mnie od S-Worda nazwać? No bo... Przecież zaśmiałem się! Prawda jest taka, że ty tylko liczyłeś, że potem się wyjdzie od tego. Po drugie, z takim kurwa nobę mi się dowiedzieć... Ej! 5 gier! Dobra, bo mnie już w nerwie. Czy tu będzie coś poza League of Legends? Skipnę kawałek. Dobrze, to... A nie, to jest jednak Emerald. Kłamał. Bo nie chciałeś ze mną grać w Lostanie jednego. To już się zdarzyło kiedyś. To mówię jakby było. A... Gadał, co ty pieprzysz? I przegrali to i tak. Aha. To się nie wydarzyło, no kurwa. Wydarzyło się. 5-8, to jest jakieś świeże konto. To niemożliwe, że on na tym koncie u tego mastera, nie? W mojej głowie. Dobrze, to powiedz mi, co źle zrobiłem dzisiaj. Proszę, czekam. Słucham. Po tych 6 gierkach, które sterolowałeś, jakbyś zagrał na poważnie, byś był prawdziwym przyjacielem, to co, znowu manipulujesz. Co ty masz? Dobra, to nie żądam teraz takich słów. I byś wygrał i ty. Ja mam za słuchawki i mnie go zapytaj. On się na tym zna. Coś tam Rejze. Jak to się mówi w ogóle? Jamal Łowca Dawidu. Rowerów dał na Golibordę 5 zł. Znasz takiego gościa jak Roberto Esquivel Cabrera? Nie. Chłop ma penisa długości 49 cm, mistrz świata w długości prącia, polecam zobaczyć zdjęcia. Co ty pieprzysz? Przecież nie mogę poza tym tego pokazać. Nie no jak? Nie ma kodu solid, wykrzyknik NMA, jedynie link jest i tyle. I przez link zachęcam. Jak chłop ma 50 cm? Nie no. 50. Ty, a to go boli? Jakbyśmy wygrali 6 gierek na tych nobasów, nie miałbym chłopa, który robi 10 plus na gierkę, to bym już dawno miał D2 i moglibyśmy grać razem. A ty specjalnie przegrywasz gry, nie chcąc ze mną grać, bo wiesz, że nie mam konta do grania z tobą. Czemu nie możesz po prostu powiedzieć, że ci zależy, żeby ze mną pograć, tylko gadasz jakieś pierdoły typu, że... No przecież kurwa mówię cały czas, że nie mam z kim grać duo, no! Czy ja używam niewyraźnych słów, nie mówię po polsku? Nie, cały używasz... Czas mówię, używasz... Nie lubię grać solo, jak mogę grać duo, to zagram duo. A tak, ale ja wiem, że lubisz grać razem, ale używasz słowa manipulacji. Mogłeś powiedzieć tak, kurwa brud, proszę, nie, nawet nie proszę. Cię, dawaj, bo ja nie lubię grać sam. Ale ty wolisz powiedzieć tak, wiesz, taki z ciebie przyjaciel, jakbyś był... Tyle się znamy i ja ci muszę powiedzieć, że nie lubię grać samemu. No nie. Ale ja wiem, że nie lubisz grać samemu przecież, ale możesz użyć... Czyli mając tę wiedzę i tak mnie opluwasz. Ty też mnie trochę opluwasz, bo nie potrafisz uszanować czegoś, na czym mi zależy, co dla ciebie jest nieistotne. Dla ciebie to... Bo to jest łatwą, prostą wymówką.
dla ciebie. Nie, to nie jest wymówka. Ja ci mówię, na czym mi zależy. Zależy mi, żebyś... Na biciu mastera, to zależy tak. Ci też na oddychaniu. No to oddychaj, kurwa, po prostu weź wdech i no, weź mi tego tak, mastera, no. Zależy nie, mi na tak, tym. Ja czy, ale słuchaj, czy jeśli mi na czymś zależy, to jest coś w tym złego? Dobra, dobra, posłuchaj tego, patrz to, nie? Bo ty powiedziałeś, powiedziałeś taki tekst. Jak biję mastera, to mogę z tobą zagrać kilka gierek for fun. No tak. A gdyby tak zagrać, kurwa, kilka gierek, nie for fun, i wbić mastera. Zrobimy troszeczkę inną drogę do mastera, a i tak to się stanie. Nie, chodzi o to, że preferowałbym nie grać na tamtym koncie z duo z tobą za dużo w kwestii MMR. Grałem na For 400 LP, duo z... Dobra, nie mogę już o tej lidze legend słuchać. Co on robi tu w ogóle? Niby, no, ty jesteś niemożliwy. On tą skarpetką całej mieszkania sprząta. Po prostu ręcznik papierowy. Ale nie mam teraz w tym momencie ręcznika papierowego, a chcę sobie wytrzeć stół. Wszystkie meble myję tym płynem i skarpetą. Jezus Maria. Czym ty kurwa to psikasz? Co to jest, Bruce? Co za różnica, co to jest, skoro działa? Ale nie, co to jest, co to jest? Stream z klatki szympansa. Ja pierdolę! Nie no, kurwa! O, użył toniku do twarzy, powinien użyć wody! Pali się świat! Pali się świat! Co on robi? Co on robi? Jak tak można? Ale to jest, rzeczywiście on dziwnie chodzi. To były te memy, że on chodzi się potrafi i coś w tym jest. A jest pane! Jeszcze, jest jakiś shot z IRL-a, będziemy też musieli obejrzeć. Pane, co się dzieje? Światło szala! Z biodrami coś miał, tu nie chodzi o udar czy zanik mięśni, on chyba z biodrami coś ma. Chłop używa skarpetki zamiast tak, szatki do wycia stołu, którą mi tak później wypierze. Co się dzieje? Jak on tak może? To trzeba zgłosić. Psycholog, psychiatra, na policję. Ale Bruce, tylko chodzi o to, że jesteś w stanie zamówić rzeczy, które... Dobrze, albo mogę po prostu użyć skarpetki, zamiast zamawiać ale papier. Ale jak to wygląda? To masz 30 lat, już masz skarpetki i toniku do twarzy, to kurwa czyszczę ja mebli. No i? No kurwa, jak no i? To nie ma no i. Działa? Działa, ma trochę alkoholu? Jest dobre do mycia sprzętu? Jak to... Nie wiem. Rozumiesz, że jeśli coś ma napisane wódka, to nie musi być to przeznaczone tylko do picia, tylko można, nie wiem, tym umyć, kurwa, silnik, albo, nie wiem, plamę z oleju, rozumiesz? No tak średnio, tak średnio, Jezus, nie? No nie powiedz mi, że to nie jest przekomiczne, że czyścisz biurko ale czy ja... skarpetką i tonikiem do twarzy. Ale czy ja powiedziałem, że to nie jest komiczne? Polski alkoholik minus jeden. No jest to śmieszne, ale czy to jest dziwne? Nie wydaje mi się. Jest mega dziwne. Chat GPT. Jest turbo dziwne. Chat GPT. Nie mam ścierki i papieru, więc umyłem biurko skarpetką. Czy jest to kurwa. Dziwne? Ty kurwa teraz? Nie. Co się dzieje? On drwoje. Umycie biurka skarpetką jest dość nietypowym podejściem, ale niekoniecznie dziwnym. Ludzie często znajdują sposoby na rozwiązywanie problemów, nawet jeśli oznacza to użycie nietypowych narzędzi. Chat GPT ma nas za małpy. Słyszysz, jak on to mówi? Jakby o małpach mówił. Znaczy mówi o random brusie. No. Dziwne. Lub metod. Jeśli nie masz cierpienia papieru, a potrzebujesz szybko czyścić biurko, skarpetka może być przydatna. Niemniej jednak warto pamiętać, że skarpetka może nie być równie skuteczna w usuwaniu brudu jak tradycyjne środki czyszczące. Jeśli masz możliwość, warto byłoby uzyskać prawdziwą ścierkę lub papier do czyszczenia powierzchni biurka. Miałem problem brudnego biurka, ale nie mam... Kto się nie podcierał ubraniem, nie wie co to życie. Ale jak to było? Dobra, uznajmy, że to jest lato na... Żeby ułatwić ci tą historię. Jesteś w galerii i ci się taka sraka złapała i nie było papieru, tak? Zdjąłeś koszulkę, wytarłeś ją dupę, obwiązałeś w pasie, tak jak się kiedyś chodziło i udawałeś, że po prostu jest gorąco i chodzisz bez koszulki. Ja pierdzielę! To jest piękna historia. Papieru, ani nic do czyszczenia, więc rozwiązanie. Dzięki.
Polski alkoholik zasuma za 7 lat, dzięki wielkie. Rozwiązałem problem po swojemu i użyłem skarpetki. A nie lepiej po prostu. Czemu koszulkę? Może dżinsy? No może. Po prostu, jak zamawiasz na Glovo te pierdolone do fajek wkłady, nie lepiej zamówić na Glovo kurwa, jak będę robił zakupy, to kupię... I po streamie przetrzeć cały pokój sobie, posprzątać, a nie podczas jednego streama, gdzie masz prawie 30 lat, odpalasz takie kurwa coś, Rukasz, jak toik do twarzy i skarpetka do czyszczenia biurka, to jest... Ale trochę. Miałem problem rozwiązania. Tak ładasz taką koszulkę. Udajesz się na druk, ale co z zapachem wtedy? Znaczy w sumie ten zapach też występuje, jak obwiążesz tak jak bluzek. No i ważne. Miałem problem. Wiek tutaj też nie ani skurwa do rzeczy. Totalnie. Moja mama raz wzięła sobie starą koszulkę i w nią smarkała przez cały tydzień, bo miała chore zatoki i zamiast zalać 600 rolek papieru, po prostu zesmarkała w koszulkę. Znalazła sobie rozwiązanie dobre ale i działało. Ale w jedną koszulkę cały czas? Nie wiem, pewnie nie, ale jedną koszulkę przez tydzień, kurwa? Użała koszulki po prostu do smarkania. I coś jest w tym dziwnego na przykład? No, bo smarkasz... Okej, ty masz jakąś etykietę kurwa na suficie napisaną i... To musiało być jak był COVID i były te walki o papier w marketach, że wtedy był papier, cena kilogram papieru to było jak kilo złota. Jedyna możliwość, bo inaczej to ta rodzina alternatywnie myśli bardzo, co? Że no, tu musisz jeść tym widelcem, musisz jeść tą łyżką. Dlaczego ja smarkam? Czekaj, podcieram się, przemywam koszulkę w umywalce i ubieram. Mówię, że awaria kranu i mnie opryskało wodą. Rzeczy przemycią do smarkania. Już... Nie dałoby się gówna. Nie, dobra, nie analizujmy tego. I mówię, masz. Dlaczego nie używam papieru toaletowego, albo ręcznik papierowego? Bo jak smarkam, jestem chory, to jak sobie zrobisz tydzień smarkania przez taką rzecz, nie to będzie miał podrażony kurwa nos. Przez to, że to jest nie takie gładkie. Te chusteczki do kurwa nosa są o wiele gładsze i są jednorazówki. Smarkasz w gówno i wywalasz ten syf, który masz w nosie, kumasz to. A nie, że tydzień w jedną koszulkę smarkasz, no przecież to jest pojebane, no nie powiedz mi, że to nie jest pojebane. Jezu, no nie może tydzień, no kurwa. Chyba nie wiem, no to było 10 no lat nawet temu. No nawet jeden dzień cały, no jakbym smarkał... To nie było jako... podczas COVID-a, alert. Police, niedobrze. Ostatnio byłem chory i w jeden dzień bym smarkał, to by się koszulka skończyła. To ja byś powiedział, że nie masz papieru toaletowego, to równie dobrze możesz podać się kurwa skarpetką albo ręką. No działa, wypierzesz. Dobra, szokuję cały internet, bo robię więcej dziwnych rzeczy niż to. Gotowi? Słuchajcie, możecie mnie teraz jechać. Remaster, ostatnio komary. Na dwór, nie miałem dwóch skarpetek w tym samym kolorze, więc ubrałem dwie różne. O kurwa. I... Dobra, po pierwsze, nie wyszedł prawdopodobnie na dwór. Ja pierdolę, no nie, teraz to już chyba wybuchło. Dwie różne skarpetki miałem. Popierdolone. Kurde, mogłem nie wychodzić z domu. Totalnie, no bo skarpetki muszą być te same. Bruce, to nie. Akurat nie. Brusik. Naprawdę, to jest po prostu dziwne, że się wyciera biurko tonikiem do twarzy i skarpetką. Jest to prawda, Łukasz. Działa? Tego nie zmieni. Zadajcie pytanie, czy zadziałało? Bo mam... Działa. Nasranie do ręki, później tego do kida też działa. To też jest trochę abstrakcyjne porównanie. A to nie lepiej jest tonik do twarzy, tylko cera naczynkowa łagodzący płyn micelarny. Kurwa, płynu micelarnego już. Ej! Razador 99. Co tu robisz? W sensie, co robisz tam? Tutaj to bardzo dobrze, że cię widzę. Micelarny. Szpieg. Szpieg szoguna. Akurat na czasie. Płynu micelarnego. No ale to masz dychę z tego, nie? Co on w dupę? Myślę... Pominął animację Celarny. Tego, odkręcania płynu butelki. Płynu micelarnego. Jego mózg pominął animację. No ale to masz dychę z tego, nie? Nie, czekaj. Jest gorzej. Myślałem, że jest zakręcone. Ale znam idealne rozwiązanie na to. Szukam mojej skarpetki. Kurde, wylałem wodę na klawiaturę. Na biurko. Nie mam papieru. Nie mogę użyć skarpetki, bo to będzie dziwne.
No dobra, to niech to tak zostanie. No to dziwne, tak skarpetką. Będę miał mokrą klawę, biurko, krzesło, no ale to będzie trochę dziwne, nie? Jak skarpetką to przetrę. Nie można tak robić, tak nie jest wypisane w etykiecie. Ej, ja się martwię o ciebie. Jezus Maria. Serio. Nie no, stary, ironizuję cię. Bo przez przypadek wylałem wodę na klawiaturę i wycieram to skarpetką, bo nie mam czym. I teraz cisnę z ciebie bekę. Nie wiem, jeśli mówicie, że mam chorobę psychiczną, spoko, możemy wynająć jakieś... Nie trzeba robić badań, żeby to określić. Nie, dobra, co on w dupę robi? Nie wytrzymam. W sensie to jest... To jest po prostu dziwne, co on robi, te jego tłumaczenia. To tak jak te porównania kiedyś, wolisz dostać milion i umrzeć za 5 minut, czy zagrać ze mną w Lola Duo. Przecież nie rozumiem po prostu, on ma inny rodzaj mózgu niż inni ludzie. Inaczej działa ten mózg. Jakoś naokoło działa ten mózg. Ciężko do tego dotrzeć. Jakiegoś psychologa, przyjdzie na czat i pogadamy, kurwa, no czy to, co zrobiłem teraz ze skarpetką było tak dziwne, że to cały świat musi o tym gadać. Zaraz dewy ty na posta na Twitterze da 4 filmiki o mnie. Random Bruce użył skarpetki, żeby wytrzeć stół. Cała Polska patrzy. Dziwne dla mnie i tyle. A nie masz pakietu. Kurwa, nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ktoś czyścił jakim płynem do twarzy mineralnym. Nie mamy papieru, skończył się nam dzisiaj. Mam 3 chusteczki, a mam biegunkę dzisiaj, więc wolę na wszelki wypadek nie używać tych chusteczek. A to czemu ty nie zamówisz, kurwa, rzeczy na grobo teraz, w tym momencie? No zamówię dzisiaj, no dzisiaj się nam papier skończył, no. No to... No. Czyli ja myślałem, że to jest w ogóle jakieś święto. I dlatego nie może tej sraj taśmy zapijoprzonej kupić. A on woli skarpetką wytrzeć dupę, umyć się potem okna i meble? Zamiast po prostu nawet, że nie to, że iść, ale zamówić te rzeczy. Jego mózg działa naokoło. Bezzakrętowość? Co to jest? Wada wrodzona? Czekaj, co to w dupę jest? To jest o Random Bruce'ie? Wada wrodzona wynikająca z opóźnionej migracji neuroblastów, czyli tak zwane, no. Czyli co to robi? Dzieci z agirią wykazują opóźnienie rozwoju psychoruchowego? Nie no, on chyba... Czekaj, co to w dupa? Czyli rozumiem, że jego mózg działa w ten sposób, tak? No, masz biegunkę, chłopie, według tego co mówię, no to kurwa zamów se, nie? No mam 3 chusteczki. No, ZL10. Skarpetka służy do wycierania pupy po sraniu, potem do wytarcia biurka. Następnie jem w niej zupę, bo nie jestem w stanie kupić sobie talerze i sztuczce w wieku 30 lat, a na koniec wycieramy w łazience nią twarz, bo nie mam też ręcznika, czego nie rozumiecie. Nie no, akurat tą skarpetką nie wycieram twarzy, ale nie, mam swój ręcznik. Nigdy nie wycierałem dupy skarpetką. Ani ubraniem. Ale mam swój sposób, jak nie ma papieru toaletowego. Tak samo jak z tą skarpetką. No parę razy miałem sytuację, że nie szczaiłem się, że nie mam papieru. Bianka na celowniku, no dzisiaj w to zagramy. I zobaczymy, czy to oddaje. A tak głupio mi pod prysznicem, tak no niekomfortowo, no to Radio jak na przykład... To Random Bruce, samo jest Boxdela. No. Na przykład po rolce zostaje ta brązowa taka... Zobacz cel. Rolka. No papieru. Tak samo jak z tą skarpetką. No parę razy miałem sytuację, że nie szczaiłem się, że nie mam papieru. A tak głupio mi pod prysznicem. Tak no nie kom... Co? Na papieru tak. Ten dupy skarpetarzy. Ale nie, mam swój ręcznik. Nigdy nie wycierałem dupy skarpetką. Ani ubraniem. Ale mam swój sposób, jak nie ma papieru toaletowego. Tak samo jak z tą skarpetką. No parę razy miałem sytuację, że nie szczaiłem się, że nie mam papieru, a tak głupio mi pod prysznicem, tak no niekomfortowo, no to jak co? Na przykład co on w ogóle gada? Muszę... Ja się czuję jak Cejrowski, o którym dzisiaj gadaliśmy, to akurat. Cejrowski wśród dzikich plemion. Wchodzi do tej dżungli, przychodzi do tych dupy Indian i się zastanawia jak oni żyją i oni opowiadają te historie. Nie da się w to uwierzyć, co on pieprzy.
Nie, Ksawil, bo znowu będzie poślizg. No parę razy miałem sytuację, że nie szczaiłem się, że nie mam papieru, a tak głupio mi pod prysznicem, tak no niekomfortowo. No to jak na przykład po rolce zostaje ta brązowa taka rolka, to namaczam wodą i tak gniotę to, żeby było szorstkie, kilka takich. Co on gada? Jak na przykład po rolce zostaje ta brązowa taka rolka, to namaczam wodą i tak gniotę to, żeby było szorstkie, kilka takich używam na przykład. Tą tekturką taką. Zdarzyło się parę razy. Twarde jest? Nie no, pod wodę to daje. Ja tam uważam, że to jest. Ja uważam, że to jest dobra cecha we mnie, że jeśli jestem w jakiejś sytuacji, w której mogę sobie jakoś problem rozwiązać w dość nietypowy sposób, ważne, żeby działało, to jest i ma spoko cecha według mnie. Jeśli muszę wbić gwoździa. Cecha każdego człowieka na ziemi, tylko że ty to robisz w sposób tak abstrakcyjny, że nie pasuje do człowieka i to jest problem. Młotkiem, nie mam młotka, ty nie będę stał jak kupa debil i się gapił na ten kłusiak, jak nie mam młotka. Użyję kupa, kubka, nawet zamrożonego banana, czymkolwiek. Jest problem, muszę go rozwiązać. Nie. Ważne, że działa. Nawet jak będę musiał zamrozić banana i bananem wbić tego gwoździa, to zrobię. I to jest problem, że on nie myśli jak człowiek, tylko myśli, że to jest normalne i że tak myślą ludzie. Że jak nie masz młotka, to zamrozisz banana, żeby nim wbić gwoździa. Jezus. I on gada, że to jest normalne, że to jest fajna cecha, że znajduje rozwiązanie problemu, nie mając odpowiednich narzędzi. Ale to jest w dupę, nie jest normalne, tak nie myśli człowiek. Człowiek chce uprościć, a nie utrudnić. Dupę. To jest utrudnienie, no. Nigdy nie myślałem o tym, przysięgam, żeby zamrozić banana i nim wbić, jak ja mam młotka. Przecież masz coś takiego jak buty w dupę, które mają twarde podeszwy. Czemu ty chcesz zamrażać pieprzone banany? Są na pewno lepsze metody niż zamrożenie banana. Co ty gadasz? No tak, no. Jak ktoś mi powie, że to jest banan, to nie wiem, no to ja w dziwnym świecie żyję. Małpy potrafią używać prostych narzędzi oraz tworzyć je. Ja nie wiem, czemu ludzie próbują ze mnie zrobić jakiegoś dziwa. Nie muszą próbują. Muszą zamrozić banana i bananem wbić tego gwoździa. To zrobię. Wróć, co ty gadasz? No tak. Dudek, no i jak ktoś mi powie, że to jest banan, to nie wiem, no to ja w dziwnym świecie żyję. Ja nie wiem, czemu ludzie próbują ze mnie zrobić jakiegoś dziwaka. Serio. Kurde, serio, nie wiem. Nie wiem, czemu ktoś próbuje ze mnie zrobić dziwaka. No, dla mnie... Nikt nie próbuje. Naprawdę. Że jakby ktoś powiedział, że podciera... Czy rozwiązywanie problemów w jakiejś danej sytuacji jest dziwne? Ale kurwa, rozwiązanie problemu to jest kupienie papieru toaletowego. Jeżeli kilka razy nie widziałeś, że nie masz papieru toaletowego i syrasz i musi podcierać się tą tekturą z papieru toaletowego, to jest pojebane. Nie wymyślisz nikomu, że nie jest. Okej, okay, to co miałem zrobić? Zaskoczone. Ręką wytrzeć, czy kurwa ostrać całą kabinę? No nie wiem, no papieru nie ma, no zamówić zapas, nie wiem. Okej, okay, wchodzę do poszedłem, miałem fraczkę, zapomniałem, że nie mam papieru. Mam ostrać kabinę, w której kurwa się myję, czy mam kurwa ręką tego? No, jest problem, go rozwiązuję. Proste. Ale tu chodzi o to, że to się, jakby raz by się zdarzyło, to spoko, nie? Ale dwa razy, tak. Kilka razy, jak powiedziałeś, to tak, jestem jedyną osobą na świecie, która poszła na dwójkę i zapomniała, że nie ma papieru, albo zobaczyła, że nie. Tylko mi się no to nie zdarzyło, no, jestem no, dziwakiem. Jedyną osobą, no mi no, czemu mnie nie było? Nie ma na to odpowiedzi. Po prostu. Ja jestem jak twój ojciec, który wyszedł po mleko, wraca i jakby... I po prostu jest zadowolony z tego, że dostarczył to mleko, tak? Ostatecznie się udała misja. To jest kilka razy takie rzeczy się dzieją. Nie rozumiem. No ale jak możesz nie rozumieć tego? Co ty gadasz, masa? No to czekam na odpowiedź, znajdź mi lepsze rozwiązanie. Bo śmiesz się z mojej metody... No iść do sklepu, nie? Iść do sklepu kupić. Z obsraną dupą. No nie jest obsraną, no. No to... Wcześniej. No kurwa, rozbolał mnie brzuch. Ty kurwa, nie rozumiesz moich argumentów? Nie wiem, wystarczy zaplanować. No widzisz chyba, ile jest papieru w domu. Czy nie wiem, czy... Nie wiem, całą rolką dupę wycierał jego kolega, z którym mieszka, czy o co tu chodzi? Przecież widzisz, ile jest papieru na chacie, czy nie?
Ale ty nie rozumiesz, że normalny człowiek sprawdza, czy ma zapas papieru toaletowego. Kumasz to, że kurwa, nie wiem, normalna osoba nie wyciera skarpetką biurka ale i płynem mineralnym. Ale to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Rozbolał mnie brzuch, więc ruszyłem marszem do kibla. Myślałem, że był papier, ale nie było. Więc miałem taką niekorzystną sytuację. Rozwiązałem problem, użyłem z tych szarych rolek, namiękczyłem je wodą i je podarłem. Zginął. I zadziałało. Jakie miałem lepsze rozwiązanie? No Bruce, tu chodzi o to, że jak to się zdarzy kilka razy w życiu, to bym mieli zapasów papieru toaletowego. No i tyle, to jest moja odpowiedź. Nie, to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Ja, żeby to nie zabrzmiało jakoś tak nieprzyjemnie, oglądałem wywiad Pearsa, to jest taki znana osoba. Chłop gada z weganką i pyta ją się 20 razy, czy pije wegańskie mleko, czy tam je awokado, a ona gada mu o jakimś klimacie, kurwa, przez godzinę. I robisz dokładnie to samo. To nie jest odpowiedź na moje pytanie, zadałem ci proste pytanie. Rozbolał cię brzuch, usiadłeś na kiblu, nie masz papieru. Jakie jest najlepsze rozwiązanie? Umiesz mi na to odpowiedzieć? No, że następnym razem w życiu nie zabraknie ci papieru toaletowego. Ale oglądając to, uświadamiam sobie, że są ludzie na ziemi, którym nieważne co powiesz, tak nigdy do nich nie dotrze i to jest problem, nie? Każdy musi zrozumieć to w pewnym momencie życia. Dlatego warto te szoty oglądać, żeby sobie uświadomić, że są ludzie na świecie, którzy tak bardzo myślą inaczej niż ty, że nigdy się z nimi nie dogadasz. To trochę jakby on mówił w innym języku. Jakby był z innego kraju. Że zupełnie inna kultura jakaś. To jest tak odległe. I najgorsze jest to, że w jego głowie to się wydaje wszystko normalne. No tak, masa, no. To nie jest odpowiedź, kurwa, na moje pytanie, stary! No. Czekaj, co? To jest właśnie problem demokracji. Wyobraź sobie, że masz tyle samo głosów, co RB. Zobacz wywiad weganki z Pearsem. On zadaje jej proste pytanie, ona gada, kurwa, o czymś zupełnie innym. Nie odpowiadasz mi na pytanie. No ale nie ma odpowiedzi na to pytanie. Chodzi o to, że jak kilka razy zdarza ci się po prostu podcierać rzeczy, która nie jest papierem toaletowym, to może lepiej faktycznie sobie dać jakąś listę rzeczy, które potrzebujesz do chaty. I dobrze, to jeszcze raz ci powiem. Giga mnie rozbolał brzuch i pąknąłem do toalety. Strasznie mnie brzuch bolał, rozumiesz? Nie myślałem racjonalnie o tym, że jestem papier, tak? Więc poszedłem i załatwiłem swoją potrzebę. Okazało się, że papieru nie ma. No i to ja to rozumiem, No, więc znalazłem rozwiązanie. To nie jest żadne wytłumaczenie, bo przecież co, jakby nie miał akurat sraczki, ale przecież poszedł do kibla, jakby się chciało srać, to byłoby to samo. Że też by nie miał papieru i jakby się to inaczej skończyło. Czemu on już i tak na to idiotyczne kłótnie o debilną bierze ten argument, że miał sraczkę i dlatego nie zobaczył, że nie ma papieru. Ja nic z tego w dupę nie rozumiem. Tego problemu, które jest w miarę skuteczne. Pytanie, co jest w tym... A nie rozumiem tego, że chodzi o to, jak doprowadził do tego, że już 50 razy papieru nie miał. Tylko jemu chodzi o to, że jest zadowolony, że znalazł rozwiązanie w danym momencie. I tyle, jest z siebie dumny. To jest problem. Dziwnego. Czy znowu mi pijesz? No dziwne jest to, że nie kupiłeś w sklepie, kurwa, papieru. Ej, Bruce! Co? Patrz! Papier! Kurwa, bogactwo! Ja pierdolę! Patrzcie, widzowie. Mamy to. Jest papier. Okej, Remek, ja bym chciał jakieś puenty tej dyskusji, bo... Ale puenta jest taka, że zapominasz o papierze toaletowym. To jest ta puenta. Tylko tyle. Nie masz podstawowych środków, które powinny być w chacie. To jest ta puenta. I to, że ty sobie wycierasz dupę rolką, albo wycierasz sobie te stół skarpetką, płynem mineralnym, to jest następstwo tego. Niby to nie obchodzi, jak to robisz. To po prostu dziwne i tyle. Tu nie ma rozwiązania, które ja bym ci podał. To jest po prostu dziwne i tyle, że nie masz takich rzeczy podstawowych w chacie. Kurwa, no kumasz? Halo, halo. 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 No siema. Siema, cześć. Ej, Bruce, co ty pierdolisz? A ty serio tymi resztkami z papieru się to prawda. No a co miałem zrobić tam, gdzie się na co dzień myjemy gówno dać? No nie wiem.
No nie wiem, no trzeba zamówić papier, a nie. Kolejny, no kolejny debil. No co kolejny, ale co debil? Co zamówić papier, no okej, okay, no. No kurwa, trzeba ogarnąć papier, a nie. No dobrze, ale to nie jest rozwiązanie problemu, który akurat wtedy mnie spotkał. Brakuje co papieru. Zamówienie papieru nie jest rozwiązaniem problemu, że brakuje papieru. Tylko trzeba wytrzeć dupę skarpetą. To jest puenta. Tak, będę na panej pustyni i umrę kurwa z pragnienia, jak 5 km dalej był sklep kurwa z wodą. No co mi z tego, skoro już umarłem, bo nie... Znowu jego porównania. Czy on w takim razie porównuje warunki w swoim mieszkaniu do pieprzonej Sahary? Tak? Po prostu. Dlatego skarpetka służy do wszystkiego. Bo w domu ma warunki jak na pustyni. Pieprzony pustelnik. On zawsze daje takie porównania. To jest tak piękne. Nie miałem wody wcześniej. Ale co ty pierdolisz? Pierdolisz, kurwa, no tak, sytuacja, dobra. No. Okej, okay, zacznijmy od tego, że sytuacja geopolityczna w Polsce jest raczej stabilna i możesz sobie, kurwa, kupić papier toaletowy. Ja pierdolę. No można. No można zrobić zapas. I Bruce, ja ci powiedziałem, że nie ma papieru, bo nie miałem go w pokoju, a ten papier był w szafce pod kranem. Nie wiem, czy wiesz. Nie wiedziałem o tym. Nie no, ja pierdolę, nie, Bruce. To stary, mieszkamy trzeci rok razem. Tam no często są papiery. Nie, choć nie potrzebuję. Myślałem, że nie ma... Ja go tam znalazłem. Myślałem, że nie ma papieru, no ja Schizo, idealny moment, schizo. Rando Bruce. Dzięki za 2 lata. Dzięki. No ale no jebać. Pod zlewem był! Kurwa. No Bruce jest w szoku, nie? Nowe fakty wychodzą na ja. Spoko, niech kurwa każde gazety o tym napiszą. Hop się potarł czymś innym niż papier, co też jest papierem. Kurwa, podcierałeś się! Nie no, ale... ...od papieru, kurwa! Masz pieniądze. Architektura... Ale tak robili kiedyś. Zatem dzisiaj. Ja dalej... Ja zostaję przy swoim, że jeśli ja potrafię znaleźć sposób na rozwiązanie problemu, nawet w ekstremalnych okolicznościach, to jest... No to rozbroś! Ekstremalne okoliczności. Chłop żyje tak, że nawet nie musi do sklepu chodzić, tylko zamawia dosłownie wszystko do chaty. Wszystko do chaty. On nawet z chaty nie musi wychodzić po jedzenie. Po żadne środki do przeżycia. I ja nie wytrzymam. Jezus Maria. Bear Grylls. Pieprzony Bear Grylls. Tu widzisz? Reinkarnacja. Się zabrażarkę. Nie przerywaj mi. Ale ty znalazłeś sposób na podtarcie dupy rolką od papieru toaletowego, ale nie znalazłeś kurwa tego rozwiązania tego, żeby spojrzeć pod zlew, gdzie trzyma się papier toaletowy. Whatever. Ja uważam, że cecha do rozwiązywania problemów jest dobrą cechą. Koniec tematu. Ej, Bruce. Bruce rozwiesza pranie, a tam moje gacie są. Jezu, już był ten temat. No znalazł rozwiązanie problemu, nie? Po prostu pod... komuś. Już był ten temat z tymi no gaciami. Esa. Już był ten temat. Głupi jak but jesteś już. Ale czemu? Zajebałeś gacie współlokatorowi, no kurwa. 3 pary albo 4. Ej nie, Bruce, bo była mowa o jednych. Ale jest 3 albo 4. Już był ten temat. Okej, okay, no i... No dobra, no jak był ten temat, to kurwa. No, zrobię zakupy. Zamówię ten papier. Zobacz, tak robi zakupy, w ten sposób robi zakupy. Ilu z was w ten sposób w dupę robi zakupy? Warunki pieprzone ekstremalne. No człowiek szkołę przetrwania ma. Dzięki Artulicek za 16 lat. Szmatkę i płyn do czyszczenia. Biedronce raczej nie dostanę. Szmatki. Ale papier ręcznikowy mogę kupić. Tak, Łydy Szatana, dokładnie. No, to prawda, pan leniwy. Nie wiem, co jest gorsze. Chyba obydwie te rzeczy są równe, niestety. Temat biegunki, mamon... Czekaj, co ty gadasz? Pojawił się wtedy? Nie, nie pojawił się, strollowali. A nie, bo to wcześniej było, na samym początku on trochę gadał. Chyba, że to mem. Nie no, to mem. Zobaczyłbym Mamona na czacie.
Papier ręcznikowy. No niestety, Rogasz, już wtedy jest dead. Idzie tylko banana zamrozić, żeby z chaty się wydostać. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzek!